Witam serdecznie. Dzisiejszy temat to jest nasze wspólne dzieło z Michałem, z Sebastianem, czyli firma Huawei i Orange, LTE Security. Proszę, proszę. I postaram się tak pokrótce przedstawić najpierw podstawy decyzji, dlaczego w takiej, a nie innej architekturze to zrobiliśmy, dlaczego Orange wybrał takie, a nie inne rozwiązania i następnie przedstawić kilka szczegółów na temat tego, jak to zostało zrealizowane. Projekt dosyć w dużym napięciu czasowym, zrealizowany właściwie w ciągu 6 miesięcy. Praca była po obydwu stronach dosyć wytężona. No i jeżeli korzystacie w Orange'u jakiegokolwiek LTE, to właśnie przede wszystkim w tej chwili korzystacie już realnie z tej infrastruktury, o której teraz będziemy mówić. Agenda bardzo prosta, czyli dlaczego w ogóle w LTE security jest potrzebne, następnie jak to działa i nasze wdrożenie. W Polsce do rynku mobile broadband podchodzi się dosyć z dużym napięciem, dlatego że jest duża konkurencja i LTE stanowiło taki nowy wymiar, w którym wszyscy operatorzy widzieli jakiś sposób na zdobywanie nowych zasobów, nowych klientów, nowych ofert, więc generalnie można powiedzieć, że jest w Polsce w tej chwili w jakiś sposób w mobile broadband to driver nowych wdrożeń, planowania i tak dalej. Stąd też dla projektu, który realizowaliśmy, mieliśmy bardzo ciasny kalendarz, właściwie od decyzji do komercyjnego zamknięcia całkowicie projektu ogólnopolskiego. Mieliśmy 6 miesięcy z jakimś tam zapasem ewentualnie na poprawki. Oczywiście w dobie sieci, które muszą być otwarte na MORAN i MOCN, dla tych, którzy może nie kojarzą tych terminów, to jest Multiple Operator RAN i Multiple Operator Carrier Access Network. To jest generalnie duże wyzwanie ze względu technologicznego, dlatego że w inny sposób pomiędzy różnymi operatorami musimy autoryzować takie elementy infrastruktury bezpiecznej. Oczywiście taka infrastruktura bezpieczna jest bardzo istotna ze względu na image, dlatego że tak jak to było dzisiaj powiedziane na otwarciu sesji, o projektach sieciowych dowiadujemy się dopiero wtedy, jak coś się zepsuje. Więc mam nadzieję, że po raz pierwszy słyszycie na temat tego projektu LTE Security w Orange, bo jak do tej pory nic tam nie padło i wszystkie wdrożenia LTE i usługi i tak dalej w Orange'u działają bez przerw. Więc opieramy nasze rozwiązanie na dwóch blokach funkcyjnych. Rozdystrybuowane gatewaye IPsec oraz jeden scentralizowany element systemu PKI, żebyśmy mogli za pomocą certyfikatów, które należą do operatora czy operatorów, mieć pełną kontrolę nad naszą infrastrukturą i wytłumaczę tutaj, dlaczego później akurat ten PKI powinien być przynależny do danego operatora. Co składa się tak naprawdę do rozwiązania wybranego przez przynajmniej jedną jednostkę, która bierze pełną odpowiedzialność za całkowitą integrację systemu zarówno IPsec gatewayów, jak i PKI-a. Dlaczego w LTE, w transmisji LTE potrzebujemy w ogóle tunelować ruch? Pierwsza kwestia to jest otwartość interfejsu na samym nodzie B, który jest czystym pakietem IP. Oczywiście to powoduje za sobą różne inne tak naprawdę wyzwania. Pierwsza kwestia to jest, czy model scentralizowany, czy dystrybuowany. Dlatego, że zarówno LTE, jak i LTE Advance ma pewne wymagania na opóźnienia.
I to są zarówno wymagania na opóźnienie na interfejsach S1, jak i X2. I ze względu na takie podejście, planowanie pozycji IPsec Gatewaya w sieci musi być od początku podjęte jako decyzja strategiczna. Dlatego, że nie będziemy później zmieniać lokalizacji tych Secure Gatewayów. Możemy tylko zwiększać lub zmniejszać ich pojemność, ale raczej nie będziemy w architekturze tego naszego systemu ich przemieszczać lub zmieniać ich funkcji, czyli na przykład z punktu agregacji na punkt core'a lub z powrotem. Więc był to jeden z kluczowych elementów decyzji po stronie zarówno Orange, jak i po stronie Huawei, jakie rozwiązanie do tego projektu użyć i w jaki sposób do tego podejść pod kątem skalowalności oraz wydajności. No i oczywiście tutaj mamy takie kwestie czysto praktyczne, to znaczy mamy przedstawiony pakiet, dlaczego on jest otwarty, na co możemy się narazić, jeżeli ten pakiet otwarty będziemy mieć przez kogoś przechwycony. Pierwsza kwestia to jest właśnie wyeksponowanie w LTE nodów B czy tam ENB o wiele bardziej w publicznych miejscach niż do tej pory to się dzieje w przypadku sieci 3G. Zagęszczamy sieć radiową, więc w ten sposób już nie możemy kontrolować tak naprawdę ze względu na dostęp do lokalizacji wszystkich portów ethernetowych, które na nodzie B mamy. To wyzwanie jest dodatkowo wspomożone z punktu widzenia właśnie niebezpieczeństwa tym, że ten pakiet na tym nodzie jest otwarty. Gdybyśmy nie zbudowali tunelów, które nam ochronią tak naprawdę core, to ktoś do takiej lokalizacji wpinając się może przechwycić dane, które biegną ze strony sieci RAN w stronę sieci core. Może te dane też zmodyfikować. I tutaj zarówno w przypadku interfejsu S1, jak i X2. Modyfikacja danych S1 oczywiście będzie miała wpływ przede wszystkim na użytkownika, czyli to są jego serwisowe dane. Mamy dużo sytuacji różnych w tej chwili ataku na konta bankowe, przechwytywania podmiany DNS-ów i tak dalej. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ktoś zaczął na skalę masową atakować nody i się wpinać i zmieniać dzięki naszemu dostępowi LTE użytkownikom dane lub przechwytywać ich dane. Więc ten pakiet na pewno nie może być absolutnie otwarty. Druga kwestia to są interfejsy X2, które z punktu widzenia operatora, to jest też dyskusyjne, czy należy je chronić i wsadzać w tunel, czy nie. I tutaj była decyzja finalna, że musimy te dane X2 też zabezpieczać. Dlaczego? Tutaj właśnie przychodzi głównie argument obrazu, wizerunku operatora. Dlatego, że w danych X2 głównie są dane na temat jakości, dane na temat pomiarów sieci LTE wymieniane pomiędzy nodami a użytkownikiem i pomiędzy nodami nawzajem. I teraz jeżeli te dane X2 ktoś zacząłby modyfikować lub je przechwytywać, to mamy wpływ przede wszystkim na user experience i na quality of service. Więc jeżeli operatorowi nie zależy na tych dwóch aspektach, oczywiście może pominąć enkrypcję X2. Jeżeli mu zależy na tym obrazie, na wizerunku, na jakości usług, należy te dane tunelować. I teraz dlaczego? To jest taki istotny punkt. Dlatego, że teraz ten interfejs X2 trzeba gdzieś w sieci zawijać. No i jeżeli umieścimy nasze IPsec gatewaye daleko, daleko od stacji bazowych w sieci core, to ta droga transmisji do sieci core i z powrotem do sąsiadującego noda będzie bardzo długa, więc na pewno nie spełnimy wymagań LTE i LTE Advanced na opóźnienia w interfejsach X2, które są na poziomie od 10-15 milisekund, round trip delay. Z takich właśnie powodów tutaj zdecydowaliśmy, że umieszczamy nasze IPsec gateway na styku sieci agregacyjnej, a nie w sieci core. Więc wygląda to w sposób następujący. Sam node jest w stanie nawiązać tunel dla każdego z tych dwóch interfejsów, czyli S1 X2 z IPsec gatewayem.
Zadanie IPsec Gatewaya to jest w tym momencie nie tylko ustalenie tego tunelu, ale także przede wszystkim autoryzacja, czy ten node B to jest mój node B i czy mogę z nim zestawić taki i nie inny tunel, oraz to wszystko, co jest w podkładzie, czyli musi to być maszyna, która przede wszystkim ma świadomość na temat otaczającej jej sieci routingowej IP. Więc w tym przypadku dla Orange zdecydowaliśmy się na rozwiązanie oparte o router. Czyli jest to bardzo silny router, który żyje w tym środowisku agregacji Mobile Backhaula, ale oprócz tego dzięki kartom serwisowym może realizować tunelowanie IPsec oraz wdrożenie całej platformy PKI. Dlaczego PKI? Normalnie, gdybyśmy zestawiali sobie między nodem B a naszym IPsec gatewayem tunel, to wystarczy, żeby wymienić klucze publiczne. Zestawiamy tunel i wszystko gra. Jednakże może to zrobić ktokolwiek. Żeby uniknąć takiego przypadku, wdrażamy PKI. PKI oprócz tego, że przede wszystkim najpierw wymienia te klucze, pobiera klucze prywatne do swojej bazy, przyporządkowuje certyfikat dla danego noda i na podstawie tego certyfikatu jest autoryzowany tunel do IPsec Gatewaya. Oczywiście jest jeszcze mechanizm taki, że IPsec Gateway musi mieć zainstalowany root cert od PKI-a, ta baza musi być aktualizowana CRL-ami co jakiś czas i tak dalej. Jest wiele rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Tutaj jest uproszczony mechanizm, żebyśmy zrozumieli, dlaczego PKI jest istotny w sieci LTE Security. W pewnym momencie, kiedy skala naszej sieci wynosi, dajmy na to, 5-10 tysięcy nodów B, musimy ten sposób właśnie autoryzacji i przydzielania certyfikatów zautomatyzować i władzę nad tym, jakie nody posiadają certyfikaty operatorskie, jakie nie, musi posiadać operator. Dlatego też zbudowaliśmy ten PKI dedykowany pod tą sieć infrastruktury bezpiecznej. To nie jest żaden publiczny PKI, to nie są żadne bazy wendorskie. W tym momencie możemy używać certyfikatów dedykowanych i zaaranżowanych przez tego operatora. Po wdrożeniu sytuacja wygląda tak, że nody ustalają oddzielne tunele dla interfejsu S1, interfejsu X2 z Secure Gatewayem. Interfejs X2 jest deenkapsulowany, zawijany routingiem i z powrotem wsadzany w inny tunel w zależności od destination. Dzięki temu nie musimy robić jakichś manualnych zawinięć, tylko po prostu jest to wyjmowane z tunelu i w zależności, który nod do którego mówi, to w sieci IP jest to routowane. Oczywiście kontakt w stronę Cora, połączenia do NMS-a out of tunnel, ze względu na to, że musimy mieć zarządzanie nad wszystkimi urządzeniami, bez względu na to, czy nam IPsec gateway działają, czy nie. No i oczywiście PKI. Struktura PKI-a w tej sieci jest dosyć rozbudowana. Zdecydowaliśmy się na system bardziej skomplikowany niż normalnie, czyli redundantny geograficznie. I tutaj przede wszystkim zabezpieczamy się na wejściu takiego systemu load balancerami. Robimy redundantne Register Authority i Certification Authority z geograficzną redundancją baz. Czyli w razie padu naszego głównego PKI zawsze mamy backup PKI, który robi dokładnie to samo i posiada wiedzę na temat przydzielonych certyfikatów. I każdy IPsec Gateway jest klastrem w naszym podejściu. Czyli jest to połączenie oparte o HRP, Huawei Redundancy Protocol, i dzięki temu możemy w sposób elastyczny przyporządkowane tunele z, dajmy na to, północnego gatewaya w dowolnym momencie w razie wykrycia padu sieci pod spodem IP przenieść na gateway południowy. I to jest wykonane dla całej Polski w ten sam sposób, czyli mamy pełną redundancję i tak naprawdę to wymagało podwójnej pojemności dla kart procesujących, więc urządzenia musiały być dosyć wydajne, jeżeli chodzi o sprzęt. To jest sprzęt użyty w projekcie. Wystarczyło nam X8 i X3, 24 takie lokalizacje w Polsce,
40 tysięcy tuneli, mniej więcej to jest skala projektu. Jest to urządzenie, które jest routerem i ma wbudowane właśnie karty pracujące w miejscu kart liniowych. I te routery istnieją komercyjnie w Polsce od 2011 roku. U wielu operatorów te routery pełnią funkcję P, PE, ISP, V6 i V4, więc tego produktu byliśmy o tyle pewni, że mogliśmy spokojnie tutaj zagwarantować, że tak ważna sieć strategiczna ze względu na LTE Security będzie działać bez problemów, nieprzerwanie i dosyć, że tak powiem, stabilnie. To jest mniej więcej performance takiego urządzenia, więc w tej chwili na X8C przy kartach użytych to mamy około pojemności ruchu enkapsulowanego około 7 tera i około 1 miliona sesji do 128 tysięcy sesji. Podsumowanie tego projektu wygląda tak, że jest to architektonicznie projekt gotowy do LTE Advance ze względu właśnie na opóźnienia w sieci, architekturę rozdystrybuowaną. Zawiera klucze, które są i certyfikaty, które są unikalne tylko dla Orange. Zawiera właśnie PKI, jest dedykowany. Cały projekt trwał właściwie od grudnia. W grudniu było pierwsze komercyjne tak, a tak naprawdę w czerwcu było zaakceptowanie projektu komercyjnie i tą sieć, którą w tej chwili mamy wdrożoną, jest oparta o tą infrastrukturę. Jest to sieć, która w pełni wspiera architekturę MORAN i MOCN ze względu właśnie na to, że nody B na dzień dzisiejszy nie mogą posiadać dualnego CA i jest to infrastruktura komercyjnie używana. Tutaj tak dla tylko świadomości, Huawei w Europie ma dosyć dużą mapę już wdrożonych infrastruktur LTE Security. Jesteśmy w tym momencie jednym z liderów, jeżeli chodzi o rynek europejski, wdrażania infrastruktury security pod sieci LTE. I to głównie z dwóch powodów. Pierwszy to jest świadomość na temat sieci RAN i jej wymagań, jakości usług, wymagań ze strony samego 3GPP i funkcji, które muszą być spełnione dla właściwie wszystkich istniejących na rynku nodów B. A druga kwestia to jest, produkujemy własny sprzęt i chipsety do tego typu projektów, więc ten hardware jest naprawdę o wiele bardziej zaawansowany niż na razie rynek potrzebuje, więc wszyscy operatorzy patrząc na to widzą, że aha, dobrze, dzisiaj potrzebuję tyle, ale mam jeszcze tyle zapasu. Więc spokojnie, bezpiecznie mogę z Huawei tutaj sobie planować sieć, więc to, co zrobiliśmy w tej chwili w Orange, to nie jest tak, że zamknęliśmy nasz, można powiedzieć, rozdział współpracy. Ta platforma, którą wdrożyliśmy, ona jest na jakimś pojemności stadium A, jeszcze nam zostaje B, C i D. Więc mamy jeszcze naprawdę duży margines, żeby ją budować, w zależności od tego, jak będzie przyrastać liczba użytkowników oraz ruch w sieci LTE w Polsce. Tak skalowalne rozwiązanie jest możliwe po pierwsze dzięki temu, że mamy przynajmniej trzy rodzaje kart procesujących, czyli możemy wybrać sobie, jak bardzo pojemną kartę chcemy i to jest od 20 do 80 giga na jeden slot, więc możemy tak naprawdę dobrać sobie do naszych zapotrzebowań i budżetu rozwiązanie, które w tej chwili jest nam niezbędne, ale w przyszłości możemy włożyć kartę o wiele większą, żeby zabezpieczyć o wiele większy ruch, jakiś na przykład skok ruchu i tak dalej, nie zmieniając architektury i rozwiązania samego podkładu, czyli jak rozwiązujemy certyfikaty, w jaki sposób autoryzujemy nody, ile tych tuneli konfigurujemy i tak dalej. I to tak z mojej strony większość opisu, może są jakieś pytania. Niemożliwe. Naprawdę nie ma pytań? Dziękuję bardzo.